Aleluja, witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa, mówimy w imieniu, to znaczy, że Jego imię i o Nim tutaj opowiadamy i dzisiaj dowiemy się rzeczy, które będą płynęły z Bożego Słowa i z Bożego Ducha i chciałbym, żebyśmy zaczęli żeśmy powiedzieli parę rzeczy o Bogu, który przyszedł i zasadził swoje królestwo na tej ziemi. Już mówiliśmy o królestwie, ale chciałbym powiedzieć o Bogu, który powołuje ludzi, słuchajcie, i przemienia ich, i wyposaża ich, aby osiągnąć swoje cele na ziemi. I dzisiaj tak moglibyśmy powiedzieć, słuchajcie, że dla tych, co oglądają nas, jeżeli jesteście tu w Wielkiej Brytanii, jesteście może w Bristolu albo niedaleko, chcemy wam powiedzieć, że Bóg powołuje ciebie do Jego armii, do Jego Kościoła, ale wiesz, tak jak mówi Słowo Boże, wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Co to znaczy? Pismo Święte mówi nam, że Bóg przed założeniem świata wszystko zaplanował, że zostaliśmy wybrani przez Boga przed założeniem świata. I wiecie, tak naprawdę, jak my się nawracamy, w pewnej chwili naszego życia, dlatego że Bóg wielokrotnie do naszego życia puka, puka do naszego serca, jak mówi w Apokalipsie, mówi Jezus, stoję u drzwi i kołaczę, kto usłyszy mój głos i otworzy, wtedy wejdę i będę z nim wieczerzał. Słuchajcie, ile to razy Bóg puka do naszego życia, kiedy On kołacze do naszego serca. A ktoś powiedział, że klamka jest od środka. Klamka to jest moja wola, moja decyzja, że ja wpuszczę Boga do swojego życia. I wiecie, tak jak ten plan Boży jest przed założeniem świata, bo wiecie, Bóg to zaplanował, a potem zaczął to od początku realizować. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym świecie i w chwili, kiedy my zdecydujemy odnaleźć Boga żywego, słuchajcie, odnaleźć prawdę, odnaleźć Zbawiciela, przez którego mamy dostęp do Boga Ojca, w tym momencie my wchodzimy w ten Boży plan i my zaczynamy po prostu w tym Bożym planie być razem z Bogiem i my zaczynamy być woli Ojca. I wiecie, kiedy, dlaczego jesteśmy wybrani? Dlatego, że my wybraliśmy Boga. Powołani są tak naprawdę wszyscy ludzie, wielu jest powołanych, ale wybrani są tylko ci, którzy odpowiedzieli tak Bogu, tak Zbawicielowi. Wiecie, tak samo jak Jezus werbował do swojej armii, którą przyszedł założyć, do swojej służby, przez Ducha Świętego werbował, tak samo my w tej chwili werbujemy ludzi do armii, słuchajcie, werbujemy, to jest Boży nakaz. My mamy werbować tych, którzy są powołani i wybierają być z Bogiem. Także ja chciałem powiedzieć jeszcze tutaj do kamery, że jeżeli jesteś przy stole, jeżeli jesteś zostawiony, zagubiony, poraniony, w życiu twoim operuje duch Izabel, duch czarów, duch New Age, czy jakiejkolwiek innej religii, my chcemy, abyś dołączył do armii. My chcemy uwolnić się, umocnić się Bożym Słowem, Bożym Duchem, wyposażyć się mocą Ducha Świętego, odbudować się, abyś zajął swoje miejsce w armii Chrystusa. Dlatego, że słuchajcie, to nie jest tylko to, że nasz Kościół ma nazwę Armia Chrystusa, ale chodzi ogólnie, że wierzący ludzie potrzebują być w armii Chrystusa. Wiecie, jest armia diabła, która przez grzech trzyma wierzących tam, w swoich szeregach. Ale jest armia Chrystusa, która podnosi i umacnia ludzi wierzących i powołuje i stawia ich na miejscu. I wiecie, to całe umocnienie przychodzi przez Jezusa, słuchajcie, jest dane. Dlatego, że Duch Święty jest tym, który nas umacnia. Zobaczcie,
Ewangelia Mateusza, 28 werset, jest powiedziane tak, w 18 wersecie. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ktoś tak przetłumaczył, ale tam jest napisane, aż do skończenia wieku. Chodzi o ten wiek zły. Świat się nie kończy, świat będzie istniał dalej. Ale kończy się świat bezbożnych, świat tych, którzy służą szatanowi, i świat się kończy. Wiecie, dowiedziałem się, że żeby szatan przejął całą ziemię, potrzebuje zebrać 21 religii razem. Potrzebuje przejąć i przez te 21 religii musi je połączyć razem, żeby miał prawo nad ludzkością, bo to jest taki numer, taka liczba diabelska, słuchajcie. Prorok Daniel modlił się 21 dni, oczekiwał na słowo Pana. Diabeł zatrzymywał go przez swoich aniołów, słuchajcie, 21 dni. Zatrzymywał co? Odpowiedź, która szła od Boga. Dlatego aniołowi Gabrielowi przyszedł na pomoc archanioł Michał i otworzyli drogę, słuchajcie, ale nie tylko to. Archanioł Michał uczynił to ze swoimi wojskami, że Izrael został uwolniony z tej niewoli. Toczyła się walka, słuchajcie. Tam toczyła się tak naprawdę dwie walki, dlatego że Boży lud zmieniała się, tak jakby w świecie duchowym zmieniało się imperium, duchy jednego imperium diabelskiego, tego świata upadłego, duchy upadły, duchy upadli aniołowie, walczyli z innymi upadłymi aniołami, żeby przejąć teraz ziemię i ludzi, żeby teraz oni być panami nad ludźmi. I dlatego, kiedy Daniel zobaczył, że czas się kończy i 70 lat minęło, że Izrael musi być uwolniony z niewoli, zaczął się modlić. I wtedy przyszedł archanioł Michał ze swoimi, to nie jest napisane w piśmie, ale słuchajcie, archanioł Michał przyszedł, żeby dokonać tego, co faktycznie było zapisane i przypowiedziane. Przyszedł, żeby uwolnić całkowicie, żeby pobić tych upadłych aniołów i odbić Izraela, słuchajcie, żeby wrócił do swoich ziemi. Tak to wyglądało. I teraz widzimy te zmagania, widzimy ten czas na tej ziemi, że różne religie zaczęły się pastwić, słuchajcie, że religia New Age zbiera żniwo, religia czarów, słuchajcie, religia Izabel, słuchajcie, przejmuje kościoły i łączy te kościoły w jedno. Ten znak, który pokazują, symbolizuje Izabel, ducha Izabel. Wiecie, ja często myślałem, że to jest znak szatana, bo takie piszą o tym i tak dalej, ale jest taka zasada, jak to się tłumaczy, o pięciorakiej służbie, która zapisana jest w Piśmie Świętym. I ktoś powiedział tak, że ten palec to jest apostoł, dlatego że on łączy się ze wszystkimi innymi. Ten palec to jest, bodajże to był ewangelista. Nie, to był prorok, bo pokazuje drogę. To był ewangelista, to był pastor, a to był nauczyciel. I teraz prorok i nauczyciel. Czyli tak, duch Izabel uważa się za proroka, chociaż to nie jest prawdziwy prorok, ale chce być prawdziwym prorokiem i nauczycielem. Dlatego Pismo Święte mówi w objawieniu Jana do jednego pastora: mam ci zaszczyt, że pozwala swojej żonie Izabel, tak mówi w oryginale, nauczę ci swoich twoje sługi. Wiecie, podaje się za prorokinię, jeszcze tam jest napisane. I naucza i zwodzi. Widzicie, to jest właśnie duch od tej kobiety ze Starego Testamentu Królowej, którą wziął Achab za żonę. To przeszło dalej, dlatego że ona była tym, która miała fałszywych proroków, była całkowicie oddana diabłu, słuchajcie. Czciła różnych bogów, którzy w ogóle bogami nie byli, upadłymi aniołami. Od nich miała to diabelską moc. Mordowała proroków pańskich, słuchajcie. Prawdziwych proroków bożych. I to jest to.
Widzicie, dzisiaj przez to popularność tego ducha mamy zdeptać jego łeb, że tak powiem. Dlatego, że Chrystus w nas, nadzieja chwały, ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który na świecie jest. Pismo Święte mówi, że bez woli Ojca i nawet włos naszej głowy nie spadnie. My mamy mieć wiarę. My mamy chodzić ponad tymi rzeczami. Jako synowie Boży, jako ludzie Boga, słuchajcie, będący w Jego armii, my musimy podejmować działania. My musimy podejmować działania. Wiecie, my modlimy się. My jesteśmy młodym zgromadzeniem z wizją od Pana. Modlimy się, słuchajcie, o ludzi tutaj w stolu. Modlimy się o tych, którzy są zagubieni. I wiecie, wiele razy jest tak, że wierzący, którzy są nawet w tym mieście, oni są tak zniewoleni, że oni myślą, że dla nich nie ma żadnej nadziei już. Ale Jezus może cię uwolnić w jednej chwili. Jeżeli zobaczysz Jego wizję, jeżeli jesteś w stanie uwierzyć Jezusowi, słuchaj, możesz być całkowicie wolny. Dlatego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I możesz stać, być dalej zbudowany i wejść może powołanie, jakie ma dla ciebie Bóg, dla twojego życia. I teraz tutaj Jezus mówi do swoich uczniów: dana mi jest wszelka moc, w oryginale władza, na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zobaczcie, Jezus na innym miejscu mówi, o tym mówiliśmy my na spotkaniu modlitewnym we środę, i tam było powiedziane, Pan nam pokazał jakieś punkty z Pisma Świętego. Jeżeli chcesz używać tej władzy, którą Bóg nam daje, idźcie i czyńcie uczniami tą władzę. Jezus tam tłumaczy, nie możesz wejść. Tam zarzucali Jezusowi, że przez Belzebuba wygania demony. I tam Jezus tłumaczy, nie może demona wyganić, bo Jego królestwo już było rozdwojone. Jego królestwo by upadło. I tak samo w kościołach. Jeżeli jesteście w kościołach, kłócicie się ze sobą, pamiętajcie, że wasz kościół upadnie. Musicie być jedno. Musicie mieć jeden cel. A cel waszej wiary jest zbawienie waszych dusz. Jest to, żeby stać nie tylko w wierze umysłowej, ale w rzeczywistej wierze. Wiara to jest duch Boga żywego. Potrzebujemy stać w duchu Boga żywego. I zobaczcie, tam Jezus powiedział coś takiego. Bo wiecie, wielu cytuje ten werset. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, i cię tylko liczycie uczniami. Ale Jezus powiedział tak. Jeżeli nie wejdziesz do domu mocarza i nie zwiążesz tego mocarza, bo wiecie, jak jego dom ograbisz. Jezus tutaj mówi o kimś, kto jest w duchowym świecie władza danym człowiekiem czy daną rodziną, która mieszka w pewnym domu. A tak naprawdę to mówi o domu serca czy danego człowieka. Że jest mocarz nad życiem tego człowieka i ty, jeżeli chcesz zdobyć tego kogoś dla Boga, ty potrzebujesz mieć moc, żeby tego mocarza związać, wyrzucić go. Tak jak to czynił Jezus. Wiecie, dlaczego kościołom się nie powodzi ewangelizowanie? Dlatego, że oni nie znają tych zasad. Ty musisz stanąć wiarą i zobaczyć siebie, jak potężny jesteś w Bogu i w Jego mocy. Potrzebujesz przez wiarę tylko i wyłącznie umacniać się w Panu, w potężnej mocy Jego. Przybrać całą zbroję Bożą, poddać się Bogu, przeciwstawić się mocarzowi, wyrwać daną osobę z ciemności, z więzów. Musisz to zrobić z tym kimś, który włada tą osobą. Dlatego mówi, idąc wtedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, szczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Jak możesz kogoś nauczyć, jak ta osoba jest pod wpływem mocarza i ten mocarz ją po prostu prowadzi. Ona jest zniewolona jakimś upadłym aniołem albo jakimś demonem, który wyszedł z jakiegoś olbrzyma, który umarł. Dlatego, że demony są pozostałością miksu upadłych aniołów i ludzi. Dlatego ich przeznaczeniem jest
One sobie tak wędrują po ziemi, po miejscach bezwodnych, tak jak mówi Jezus, szukają, żeby wleść w człowieka albo w zwierzę. Bo one nie mają ciała. A one chcą mieć jakieś ciało, przez które będą operować. Ale wiecie, oni potrzebują tak człowieka z niewoli, że ten człowiek był tak głupi, całkowicie oddany, żeby one robiły diabelską robotę przez niego. Dlatego dzisiaj mamy narkotyki, dzisiaj mamy tabletki, dzisiaj mamy różne rzeczy do picia, do jedzenia, słuchajcie, co są jakimś guślarstwem, jakimi rzeczami, słuchajcie. To wszystko jest po to. Nawet, słuchajcie, papierosy. Po to, żeby po prostu człowieka w pewien sposób potruć, żeby do jego po prostu serca dojść. Żeby ten człowiek zaczął służyć jakiemuś demonowi, słuchajcie. I tacy ludzie oczywiście, że oni nie mają chęci, żeby za Bogiem iść. Sam Jezus to powiedział. Jak przejdziemy do Ewangelii Jana, to tam zobaczymy, dlaczego niektórzy ludzie nie zbliżają się do światłości, ale stronią od światłości. Zobaczcie. Tutaj, kiedy Jezus mówi do kapłana żydowskiego Nikodema, że musicie się na nowo narodzić z Ducha Świętego, aby ujrzeć Królestwo Boże. Dlatego, że jeżeli nie narodzisz się z Ducha Świętego, nie możesz duchowymi oczami widzieć. Musisz się na nowo narodzić, aby ujrzeć Królestwo Boże, bo te Królestwo Boże ty widzisz swoim duchem. Twoja dusza nie może widzieć w świecie duchowym. Ona czuje, ona myśli, ona ma wolę. Ale ona jest po to, żeby służyć duchowi. Żeby duch przez nią mógł działać. Dlatego nasze oczy duchowe muszą być otwarte, żeby ujrzeć Królestwo Boże. A dopóki nie narodzisz się na nowo, nie możesz tego Królestwa Bożego ujrzeć. Jezus mówi tutaj tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Imię co? Osobę Jego. Osobę Jezusa. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci, którzy narodzają się z Boga, przez Ducha Boga, oni zaczynają widzieć Królestwo Boże. Dalej mówi Jezus, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa. Czyli nie wystarczy tylko narodzić się, żeby ujrzeć Królestwo, ale my potrzebujemy tam wejść. To jest Boże przeznaczenie. I zobaczcie, dalej mówi Jezus tak. 17 werset, nie, może 16. Albowiem tak, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy wiecie, że ktokolwiek nie przyjmie Jezusa, nie uwierzy w Niego, zginie? Jezus przyszedł o tym mówić. Jeżeli nie przyjmujesz Jezusa, ty po prostu idziesz na zatracenie. Nie ma innej drogi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bóg posłał swego Syna, Boga, który był Słowem Boga, słuchajcie, aby ten umarł za nas i odkupił nas od tego wszystkiego, w co wprowadzili nas pierwsi ludzie. W co nas wprowadzili? Pod wpływ szatana wprowadzili nas. I gdyby Jezus nie przyszedł, każdy człowiek by był w piekle, które jest faktyczne i rzeczywiste. Dzisiaj wiele ludzi już miało doświadczenia piekła. Także tam siedzą i słuchają, słuchajcie, kazań na internecie i oni wiedzą, dlatego, że oni doświadczyli piekła, że to, co mówi Pismo Święte, jest taki amen. Bo dzisiaj demony ponoszą się. Dzisiaj ćpuny, dzisiaj ci, którzy używają narkotyków, ci, którzy się upijają, oni spotykali szatana nieraz. Tylko, że Ewangelia do nich nie dotarła. A tutaj Jezus mówi tak, to co czytaliśmy. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny, kiedy wytrwa do końca, będzie zbawiony, czyli co, uratowany, wyrwany z rąk diabła, z sideł diabła, bo możesz być wierzącą osobą, a możesz być uszczyplona cały czas w rękach, w łapach diabła. Tak jak ktoś powiedział, jest taki duch, się nazywa Mamona. Ten duch od rana ci będzie mówić, co masz robić. Idź zrób to, idź zrób tamto, idź do sklepu, idź tamto. I wiecie, jak chcesz zmienić swój styl, to potrzebujesz walczyć.
Bo nie masz nawet czasu na modlitwę od rana. Tak jest wszystko zajęte, że nie ma czasu. Wiecie, kiedy jesteś pod władaniem tego ducha, to nie masz czasu na nic. Wiem, o czym mówię. Nie masz żadnej dyscypliny. Dlatego, że Duch Boży ma dyscyplinę. I były sytuacje, kiedy Duch Święty powiedział do usługującego wstanić się modlić. A ta wierząca osoba usługująca była u swojej cioci i ciocia zrobiła takie pyszne chyba obiad, nie wiem, gościnę w każdym bądź razie. I wiecie co? I on mówi, Duchu Święty, teraz, kiedy ja zacząłem już tutaj rozsmakowałem się, nie poszedł. Wiecie, co się stało? Jak poszedł usługiwać po danym czasie, nie wiem, tam za godzinę czy coś, Duch Święty, Ducha Świętego tam nie było. U Ducha Świętego jest dyscyplina. To nie jest, że możesz sobie robić, co chcesz i kiedy chcesz. Dlatego, że gdyby nie było dyscypliny w Królestwie Bożym, to Królestwo by się nie ostało. Wiecie, w Królestwie Diabła, jeżeli demony nie są posłuszne, albo nawet ludzie, słuchają świadectw ludzi, którzy służyli szatanowi, oni mają straszne kary za nieposłuszeństwo. Kara jest nawet do przedwczesnej śmierci. Przez różne męki przechodzą ci, którzy służą szatanowi. I ta osoba, która o tym opowiadała, ona powiedziała, jest teraz nawróconą osobą, jest ewangelistą, że jeżeli nie służysz diabłu od godziny 7 do 5 rano, oni działają spirytualnie w świecie duchowym, służąc diabłu. Jeżeli nie służysz, masz straszne kary za to. Masz cierpienia, masz ręki, masz udręki, słuchajcie, jak w piekle. I możesz przedwcześnie umrzeć. Rozumiecie? Na takiej zasadzie dyscyplina jest w Królestwie Diabła. Demony są bite, maltretowane, uszy, mordy im są wyciągane, one są szpetne, ręce jedna, druga krótsza. To wszystko męki, które przychodzą. Za to, że nie są posłuszne. Rozumiecie? Ale w Królestwie Boga nie ma tak. Bóg chce, żebyśmy sami siebie z Duchem Świętym, słuchajcie, stali się faktycznie zdyscyplinowani w naszym życiu. Bo wiecie, są grzechy takie, które popełniamy i wiemy, że popełniliśmy. A są grzechy takie, że mamy coś czynić, ale nie czynimy. Bo mamona nam mówi, słuchaj, masz wolną wolę. Ale wiecie, jest taki grzech, że my powinniśmy coś uczynić na tym świecie. My powinniśmy w jakiś sposób płynąć. Zmienić coś, mając władzę. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Kto to zrobi? Ten, co nie ma władzy? My czerpiemy władzę od Króla Chwały. Od samego Boga Najwyższego, który był Słowem Bożym. Jest napisane, że przez Niego i dla Niego my i cały świat został stworzony. Przez Jezusa, przez Słowo. On przyjął imię Jezus, kiedy tu się urodził na ziemi, jako człowiek. On ma całą władzę i my jako wierzący mamy moc uczynić coś z tym światem. Nie pozwolić tym wszelkim demonom, tym wszelkim upadłym aniołom, żeby się pastwiły nad ludźmi. To jest nasza odpowiedzialność. Jako armii Chrystusa na całej ziemi, żeby wyrwać, żeby zmienić atmosferę nad miastami, nad narodami. Rozumiecie? Wiem, że to jest niemożliwe dla naszej głowy, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. I do tego jesteśmy powołani. Jeżeli zechcesz wierzyć, mówi Bóg, wszystko Bóg może z tobą zrobić i przez ciebie. Potężne zwycięstwa. Zobaczcie, co Bóg zrobił z Jezusem. Jedna osoba. Chłopak 30 lat miał, kiedy Duch Święty stąpił na Jego. Był oddany całkowicie temu Duchowi. Złamał całkowicie przez 3,5 roku moc szatana nad całą ziemią. Wszystko moc szatana. Przez swoje posłuszeństwo Duchowi Świętemu on pokonał szatana w 100%. Zmiażdżył jego głowę. Zmiażdżył.
a my w Jego miejsce posłuszeństwo sprawujemy. Mamy tego samego Ducha, którego On miał i tego samego Ojca, który chce, abyśmy czynili dzieła. I jest powiedział, ja odchodzę. Wiecie, dzieła, dzieła, które dał mi Ojciec, są dzieła, które Duch Święty chce, abyśmy uczynili na tej ziemi. I te dzieła są dane dla każdego z nas. Nie ma różnicy między nami. Po prostu mamy inne funkcje. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, o wiesz, ta osoba ma moc, a ja tej mocy nie mam. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas ma tą samą moc. To samo moc, słuchajcie. Tylko ile tej mocy zdobędziesz przez wiarę, tyle jej masz, ale masz dostępną tą samą moc. To tak jakbyś podszedł do prądu i wiesz, dotykasz przez kabelek jakiś, wiesz. Nie prąd cię nie kopie. Dotykasz przez jakieś tam jakąś tekturkę, prąd cię nie kopie. Ale jak dotkniesz przez taką cienką jakąś bibułkę, to prąd cię już kopie. A co dopiero jak chwycisz za kabel. I tak samo jest w życiu wierzącego człowieka. Te papierki, te bibułki, te inne rzeczy blokują nas przed mocą. To są nasze rzeczy, które mamy w naszych głowach. Bo my myślimy, że musimy to, musimy tamto, że Duch Święty jest daleko, nie jest obecny, ale co mówi Pismo? Że jest obecny. Ale potrzebujesz oczyścić kabelek, zabrać papierek i zabrać bibułkę. I wtedy Duch Boga będzie płynął przez ciebie. To są rzeczy, które gdzieś są w nas, jak zasłony. Jak jakieś rzeczy, które blokują nas przed tymi rzeczami duchowymi. Każdy z nas ma moc, taką samą, dostępną. Ale tak jak mówi apostoł Paweł, jeżeli zachowasz się niesprawiony przez świat, będziesz kanałem Boga żywego, będziesz naczyniem do celów zaszczytnych, zachowasz się oddzielonym od ducha tego świata. Wiecie, co dawało moc Jezusowi? Szatan szedł, Judasz szedł i prowadził... Wiecie, dlaczego mówię szatan szedł? Judasz szedł i szatan szedł z Judaszem. I prowadził tych wszystkich złoczyńców, tych katów i tych wszystkich, co mają pasy, żeby mordować przeciwko Jezusowi. Jezus mówi tak, idzie władca tego świata upadłego, słuchajcie. Najgorszy buntownik, jaki jest na świecie. Idzie. Ale Jezus mówi, ale ja. On nie ma nic we mnie. W Jezusie on nie miał nic. Tak jak mówię, młody chłopak, 30 lat, w ciągu 3,5 roku pokonał bestię upadłą i wszystkich jego służących, 1/3 upadłych aniołów z całego nieba. Ich są miliardy. Miliony, milionów, rozumiecie? Jezus sam ich pokonał jako człowiek, nie jako Bóg. Bo o tym mówi Pismo. Ale Jezus by nie pokonał szatana, słuchajcie. I my też nie pokonamy go. Rozumiecie? Dlaczego Jezus mówi, musisz związać mocarza? Jeżeli ty chcesz kogoś uwolnić, to Bóg mówi amen. Dlaczego mówi, którym grzechy odpuścicie są mi opuszczone, którym zatrzymacie są mi zatrzymane? Dlatego, że ty masz władzę uwolnić tego człowieka, którego spotykasz. Tylko w którym miejscu jest twoje serce? Rozumiecie, o co chodzi? Czy jest w miejscu, gdzie jest serce Jezusa? Czy jest w miejscu serca, czy twoje serce jest w miejscu z Duchem Boga, który jest potężną mocą? Który kocha każdego człowieka i każdego człowieka chce uwolnić? I kiedy przychodzisz obok kogoś, nie wiem, czy wy to macie, z kimś potrzeba zagadać, albo ktoś jest chory, chromy czy jakiś inny i przychodzisz i mówisz, Boże, pomóż temu człowiekowi. A Duch Święty w tobie mówi, ty masz pomóc mu. Ale wiesz, nie jesteś na tym miejscu. Dlatego, że może Duch tego świata ma coś w tobie. I on cię tak jak za taki haczyk trzyma gdzieś tam. Rozumiecie, na co musimy zwrócić uwagę? I teraz przyjdę do Hebrajczyków, żeby przeczytać wam, o skąd pochodziła moc Jezusa, słuchajcie. Jest powiedziane tak, pierwszy werset, 8 rozdział, przepraszam, odwrotnie. Pierwszy rozdział, 8 werset. Jest tak powiedziane. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość. Czy to jest sprawiedliwe, że szatan przy nas i kogoś gnębi?
Jezus powiedział do faryzeuszów, to córka Abrahama, szatan związał i trzymał przez tyle lat. Nie pamiętam, 10-12? Czy nie było trzeba jej uwolnić w sabat? Rozumiecie, co to jest sprawiedliwość? To jest niesprawiedliwe, że diabeł męczy człowieka, że męczy nasze dzieci, nasze rodziny. Niesprawiedliwe jest to, że ludzie nie znają Bożego Słowa, że światło jest zatrzymywane. Niesprawiedliwe jest to, że są religie, które szczekają na wierzących ludzi, na synów i córki Boga. To jest niesprawiedliwe, trzeba z tym skończyć. Jezus miał to w swoim sercu. Miłował sprawiedliwość. Dlatego wykrzykiwał faryzeuszom, że ich wiara jest dnem, że mają diabła za ojca. Rozumiecie, o co chodzi? Umiłowałeś sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Boże prawo mówi, że kiedy Jezus wyszedł, ludzi uwalnia, słuchajcie, kiedy Jezus wyszedł, pełni Ducha Świętego, On powiedział tak, miłościwy rok Pana. Widzę, to jest miłościwy rok Pana i on trwa przez 1000 lat. Już. To jest to, że każdy człowiek związany ma być uwolniony. Każdy chory ma być uzdrowiony. Każdy zgubiony ma odnaleźć Ojca. Każdy, który ma ducha sieroctwa, ma odnaleźć Ojca, Boga żywego. Ma być uwolniony, żeby tego Ojca znaleźć. To znaczy miłościwy rok Pana. Że wszyscy uciśnieni są wypuszczani, wszyscy chorzy są uzdrawiani. Sieroty mają ojca. To znaczy miłościwy rok Pana. Zobaczcie. Umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Musisz znienawidzić diabła. Wiecie, ktoś powiedział tak, słuchałem takiego proroka. Mówi tak, że on modlił się zawsze, Boże, błogosławię moich wrogów i tak dalej. Dlatego, że go przeklinali, rzucali na jego klątwy, rzucali na jego czary i różne rzeczy na tego człowieka. I pewnego razu mówi tak, przyszła, mówi, wiedźma jakaś i dała mu jakąś laskę, on stał za ambonu, stał tam na górze. I mówi tak, jak dała mu to laskę, zaczął się cały łamać, słuchajcie. On dał to laskę komuś, tam to osoba została sparaliżowana. Od tego dnia powiedział, nie będę błogosławić wrogów. Rozkazuje śmierć nad wrogami. Rozumiecie? Powiedział, że nigdy w życiu nie będzie modlił się już i błogosławił wrogów. Bo to nie chodzi o to. Dlatego my nie rozumiemy Pisma Świętego. Słuchajcie, kiedy Jezus mówi wrogów, On mówi o przeciwnikach. Masz ludzi, którzy są twoimi przeciwnikami. Ale kiedy chodzi o szatana, masz uzdeptać łeb. Tak jak zrobił to król Dawid. Zanim jeszcze był królem. Był namaszczony. Powalił Goliata i obciął mu głowę. To ma zrobić z tym wrogiem, o którym mówimy. Przeciwnikiem swoim masz się pojednać. Masz go do Chrystusa przeprowadzić. Masz go do zbawienia przeprowadzić. Ale wroga masz zniszczyć. Masz go znienawidzić i obciąć mu głowę. To zrobił Jezus. Bóg powiedział tak, przyjdzie Mesjasz, kiedy Adam i Ewa upadli i mówi do węża, ten potomek niewiasty, który przyjdzie, będzie zrodzony tylko z niewiasty, on zdepcze twoją głowę, twoją władzę, twój autorytet, a ty ukończysz go w piętę. I zobaczcie, teraz szatana głowa i jego władza jest zdeptana. I on nie ma władzy nade mną, nie ma władzy nad tobą, nie ma władzy nad żadnym człowiekiem. On działa przez zjedzenie i oszustwo. Nie jest żadnym Bogiem, jest kłamcą. Nie ma Boga oprócz tego, który jest w niebiosach, Boga Jahwe. Jedynego Boga. A to jest kłamca. Ktoś powiedział, że jest buntownikiem z chóru Boga. Buntownikiem! Zabrał ze sobą aniołów, którzy też coś chcieli. Chcieli mieć wyższe stanowiska. Oszukał ich. Oni mieli u Boga takie stanowiska, ale on powiedział, że będziecie taki byli. Zwiódł. Idziemy do Pisma. Dalej mówi tak. Umiłowałeś sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Boże prawo, wypełnianie jej, stosowanie jej.
Dlatego, kiedy Jezus dał to sprawiedliwe prawo Boże, umiłościwił rok łaski Pana, słuchajcie, to On wiedział, że wszystkie długi są odpuszczone, wszystkie grzechy są odpuszczone ludziom. Wszystkie choroby muszą być oddalone. I mówi, umiłowałem sprawiedliwość, tym co? Wypełnić boskie prawo w ten miłościwy rok Pana, w ten miłościwy czas Pana. I zobaczcie, a znienawidziłeś nieprawość, o czym mówiliśmy, nieprawość, wszelka nieprawość, wszelki grzech jest nieprawością i wszelka nieprawość jest grzechem. Życie bez Bożego prawa, życie bez szukania Boga jest nieprawością, słuchajcie. I teraz zobaczcie, przejdziemy do Jana, tam co oni czytałem. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Widzisz, że Jezus przyszedł Cię sądzić? Widzisz, że Jezus w tym miłościwym roku Pana przyszedł Cię zbawić? Przyciągnąć do siebie, żebyś był zbawiony. Rozumiecie? Jezus, On tylko i wyłącznie chce nas zbawiać. Wdepniesz w coś, wdepniesz tam w coś złego. Ale Jezusa serce cały czas bije dla Ciebie. I On mówi, chodź do mnie. Ja Cię miłuję. Ponad wszystko. Wyrwij się z tego, w co wpadłeś. Kopnij w dupę to, co z czym się spotkałeś. Tego demona. Zostaw go, uciekaj od niego. Dlatego, że Jezus miłuje. I On się nie zmieni. Jego miłość jest bezwarunkowa. Zobaczcie, co mówi dalej. Aby świat był przez Niego zbawiony, po to przyszedł. Świadczy ludzie, którzy są pod wpływem ducha tego świata. Ducha niewiary, ducha wątpliwości. I zobaczcie, mówi tak. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. W kogo? W Syna Bożego. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Jeżeli słuchasz Słowa Bożego i nie wierzysz temu Słowu, już jesteś osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Rozumiecie, dlaczego ludzie nie mogą przyjść do Boga? Trzeba je wyrwać? Trzeba związać mocarza? Bo oni go nienawidzą. Wiecie, przy powieściach Salomona, jakbyśmy tam sobie poszli i mamy jeszcze chwilę, żeby tam pójść, do rozdziału 29 i werset 29 rozdział i powiemy księdze. Werset 27. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy. Lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. Rozumiecie? Że jeżeli postępujesz nienagannie, to ty jesteś ohydą, czyli obrzydliwością dla człowieka, który jest grzeszny. Dlatego faryzeusze i inni mordowali świętych Bożych. Dlatego, że oni nie chcieli ich mieć pośród siebie. I dzisiaj tak samo jest. Bez przyczyny ludzie Cię nienawidzą. Bo jesteś święty. Dążysz do świętości, uświęcenia swojej duszy. W duchu jesteś, w duszy dążysz. Dlatego jesteś dla nich ohydą. Bo Ty mówisz prawdę. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jest jedna droga. Albo przyjmujesz ją, albo zatracenie. Nie ma czysta. Nie ma w Biblii czysta. Jezus ani słowa nie wspomniał, że czyściec. Na ziemi się oczyszczasz, zanim z niej schodzisz. To jest czyściec. Świadomy i dobrowolny. I teraz zobaczcie. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Czyli tu jest problem.
Zobaczcie, co mówi dalej w Hebrajczyków, gdzie byliśmy. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój. Co znaczy namaścił? Wylał na ciebie swoją obecność, swojego ducha, który jest namaszczeniem. Twój Bóg. Wiecie, wielu ludzi szuka namaszczenia Bożego. Wielu ludzi szuka Boga. Ale wiesz co? Dwie rzeczy potrzebujesz. Umiłować sprawiedliwość. Pierwsze. I znienawidzić bezprawie. I wtedy sam Bóg cię namaszcza. Nie potrzebujesz ani jednej modlitwy zanieść. Dlatego, że namaszczenie Pańskie, Pan widzi twoje serce i On idzie za tobą. On sam cię namaszcza. Bez żadnych modlitw. Bo On to kocha. I zobacz, co mówi dalej. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Czym cię Bóg namaszcza? Ty się radujesz, kiedy inni mają problem. Dlatego, że Królestwo Boże nie zasadza się na... To nie jest pokarm i napój, taki mój apostoł Paweł. Ale sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym i miłość. Królestwo Boże to jest Duch Boży, słuchajcie. Królestwo Boże to jest Jego atmosfera. Wiecie, jaka atmosfera w Królestwie jest? Atmosfera światłości. Wiecie, skąd nam bierze początek? Od Króla. Ci, którzy widzieli Jezusa, widzieli Jego, jak potężna światłość z Jego ciała wychodziła. Potężna miłość. Atmosfera Królestwa to jest atmosfera samego Króla. Jego duch, Jego atmosfera, jego charakter, słuchajcie. I do tego Bóg powołuje nas dzisiaj. Że my w miejsce Chrystusa musimy zrobić coś z tym światem. Musimy nastawić nasze serca. Musimy wbić to w swoje serce. Że kiedy nie my, to nikt inny nie zrobi tego za nas. Dzieła, które Bóg, Ojciec ustanowił w swojej mocy dla nas, podobne dzieła do tych, które wykonywał Jezus, muszą być wykonane przez nas. Nie przez kogoś innego. Hebrajczyków, przepraszam, Rzymian 10 i 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiesz, że kiedy słuchasz tego, możesz uchwycić ducha wiary. Kiedy ja głoszę to, ja mogę uchwycić tego ducha wiary. Jeszcze więcej ducha wiary. Wszystko jest dla nas możliwe. Ale wiecie, duch mamony, duch tego świata, wrzuci ci wątpliwość. Czy na pewno? Bo powiedział, tak szatan kusi lewe. Wiecie, co powiedział do Jezusa szatan? Usłyszał głos. Był gdzieś tam niedaleko diabeł. Odezwał się głos z nieba. Ty jesteś mój syn umiłowany. I diabeł przyszedł, wiecie co? Czy na pewno jesteś synem? Jeżeli jesteś synem Bożym, to uczyń to. Jeżeli jesteś to tamto. Wiecie co? Jezus wiedział, kim jest. Wiecie, jaki problem mają wierzący? Że oni nie wiedzą, że są synami Bożymi. I że mają Ojca. Dlatego są sierotami. I dlatego diabeł ma i do nich dostęp. Bo on też ma ducha sieroctwa. I tak będziecie pocieszał. O, nie przejmuj się. Pobolejesz troszeczkę, przeminie ta rana. Się zagoi, czas goi rany. To jest mądrość tego świata. Jeszcze Bóg nie powiedział, że czas goi rany. To diabeł nauczył ten świat. Ludzi, którzy są niewierzący, że czas goi rany. Nie czas goi rany, tylko Bóg goi rany. Ojciec nasz goi rany, słuchajcie, nie czas. Bo ta rana, ona jest tylko gdzieś tam, nie wiem w jaki sposób, ale w każdej chwili ona może od razu okuta znowu być raną, jeszcze większą. Te rany nie goi czas. Bóg, kiedy do Jego przychodzisz, On goi i leczy twoje życie, On goi twoje rany. Bóg sam leczy twoje życie. Nie czas. Wiecie, świat bezbożny wszystko składa, wiecie. O, wszystko będzie dobrze. O, pokój, pokój. A Pismo Święte mówi, co, pokój? To tu się największa wielka bitwa duchowa teraz
Bitwa, żeby przejąć, słuchajcie, cały świat, całą ziemię, wszystkich ludzi i wciągnąć ich pod ducha religii, słuchajcie. Po to ten system bestii 666 w tej chwili toczy się walka o każde wierzące serce. I oni mówią, pokój mamy na ziemi. Pokój. Pokój? Jeżeli ty myślisz, że jest pokój na ziemi, to jesteś w grzechach swoich. Jesteś oszukany przez szatana. Bo nie ma pokoju. Zapytajcie kogokolwiek, kto toczy duchowe bitwy. Walczy o wiarę. On wam powie. Nie ma pokoju, nie będzie. Pokój możesz mieć jedynie w Bogu i w swoim sercu. Nie znajdziesz pokoju w świecie. I jednego dnia zetną ci głowę. Muzułmanie podobnoż. Dlatego, że nie będziesz chciał się wyrzec Chrystusa. To mówi Pismo Święte. Dlatego, zanim to się stanie, słuchajcie, nie wiemy kto i co, ale Pismo mówi, że są przeznaczeni ludzie do tego czy do tamtego, żeby tak umrzeć czy inaczej. Ja nie mówię teraz o śmierci. Wiecie, ja mówię o jednej rzeczy. Jeżeli diabeł obetnie twoją duchową głowę, którą Bóg ci ustanowił, bo Bóg mówi tak, ja czynię cię głową, nie ogonem. Jeżeli jesteś ogonem, jeżeli jestem ogonem, to moja głowa może spaść. Ale jeżeli jestem głową, to mogą moją głowę ściąć, a moja głowa duchowa zawsze będzie głową. Zawsze będę na górze i nigdy nie będę na dole. Zawsze będę zwycięzcą, bo ja wierzę w to, że Bóg mnie nim uczynił i ja tego doświadczam, że nim jestem. Rozumiecie? Wiecie, co szatan powiedział przez jednego papieża ostatnio? Że Chrystus, po ludzku biorąc to pod uwagę, poniósł klęskę na krzyżu. Tam, gdzie Chrystus całkowicie rozdeptał, rozmiażdżył głowę szatana na wieki. Tam on staje teraz i śmieje się z tego, że Chrystus poniósł klęskę na krzyżu. Wiecie, po co usiął krzyże i Chrystus na krzyżu w kościołach? Żeby świadczyć z Chrystusa, że on tam poniósł klęskę. Tylko, że Chrystus miał być Bożym barankiem, ale zdjęli go z krzyża i go już nie ma na krzyżu. Położyli go w grobie, ale Chrystusa nie ma w grobie. Gdzie jest Chrystus? Na tronie w niebiosach. I ten Chrystus wraca. Bo on powiedział, że on zostawia ziemię wierzącym ludziom, żeby ją przejęli dla Niego. I on powróci. I Jezus wraca. Religijni ludzie śmieją się z Jezusa, wieszając Go na krzyżu. Słuchajcie, nic nie mam do papieży. Ale jeżeli papież bierze krzyż i na tym krzyżu ma Chrystusa, który jest satanistycznym tak zwanym Chrystusem, wyśmiewanym, który jest... Wiecie, o tym krzyżu mówię. Oni się naśmiewają z Chrystusa, drwią, że on poniósł klęskę. Ale szatan, słuchajcie, jest przegrany i on chce ludzi wprowadzić w taką to. O, widzicie, ja jestem. A Chrystus jest niczym, poniósł klęskę, zobacz. Kpisą jest Chrystusa, ale Jezus przychodzi. Jest powiedziane, że jeden anioł złapie samego szatana i zwiąże go na 1000 lat. I wszystkich jego aniołów. Jeden anioł zwiąże największego buntownika albo pierwszego buntownika. Jeden anioł. Zakuje go w łańcuchy i on nie będzie mógł nic zrobić. A ten ktoś, ten buntownik udaje, że jest Bogiem. Zwodzi, wprowadza ludzi w satanizm, wprowadza ludzi w New Age, wprowadza ludzi w różne religie, słuchajcie. Religia z wymysłów szatana, wszelka religia. Wszelka. Żydzi mieli Boga słowo. Ale szatan ich przychytrzył i zrobili z tego religię. On ich wytłumaczył po swojemu Słowo Boże. Tak jak tłumaczył na Ewę i na Adama. Tak jak tłumaczył na Jezusa. Jest napisane. To i to może zrobić. Bo przecież potwierdzi, że jesteś Synem Bożym. Dlatego jest powiedziane, że ta tajemna
misja jadu diabelskiego działa na nasze serca. Ale co my z tym zrobimy? Dlatego jest ratunek dla każdego wierzącego. Jeżeli jesteś gdzieś tam, potrzebujesz pomocy, po prostu wal do nas. Dlatego, że modlimy się o chorych, są uzdrawiani. Modlimy się o ludzi i są nawiedzani Bogiem. Najczęściej jest taka sytuacja, że przeszywa ich gorącz Boga i zostają, coś się z nimi staje, że stają się innymi ludźmi potem. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Zobaczcie, czy wiecie teraz, co Duch Święty pokazuje? O co chodzi z tą niesprawiedliwością? Czy możesz być normalną osobą i patrzeć na to wszystko, na tą niesprawiedliwość? Słuchajcie, Pismo Święte mówi, to mówi Salomon, widziałem największe zło na świecie, kiedy książęta, kiedy niewolnicy jechali na koniach. Wiecie, kto jest niewolnikiem? Wszystkie demony i szatan jest niewolnikiem, dlatego że on nie robi tego, co chce. On robi to, co chce do czasu. On jest i tak zniewolony przez Boga. Bo jedno Boże Słowo by go wsadziło momentalnie. Jeden anioł by go zabrał, wsadził tam na dół. Ale jego czas się nie wypełnił jeszcze. Bo są ludzie, którzy pragną zła. Dlatego on działa na ziemi. I tam jest w tym wersecie powiedziane, że niewolnicy jechali na koniach, a książęta szli pieszo, jak niewolnicy. Wiecie, co robiły demony i te upadłe anioły? Prowadziły Bożych ludzi, którzy są książętami, przeznaczonymi, żeby panować. Oni zakutych ich prowadzili za sobą. Duchy złe byli na koniach, a książęta byli związani, prowadzeni jak niewolnicy. Albo do niewoli, albo będą z niewoli. Największe zło na świecie. Czy my chcemy, żeby tak było dalej? Czy my chcemy wyrwać tych książąt, którzy są słabi, pomóc ich, umocnić ich? Chcemy. Chcemy, dlatego to przesłanie jest dzisiaj. Sprawiedliwość musi być. Boże dzieci muszą być wolne. Ciało Chrystusa musi powstać. Jako armia, nie jako kościółek albo klub. Bo mocarza nie zwiążesz tym, że chodzisz do kościoła i, że tak powiem, pierdzisz w stołek. Nie uwolnisz ich. Nie uwolnisz tym nikogo. Potrzebujesz stać się w ogóle innym człowiekiem. Jeżeli uwierzysz w to, że Bóg chce, żebyś był inny, to stanie się taki, jak Bóg chce. Bo żeby być zwycięzcą, trzeba pierw uwierzyć, że Bóg mówi, że jesteś nim i wtedy się stajesz. Tak samo, żeby być Synem Bożym. Ty potrzebujesz uwierzyć, że nim jesteś, bo Bóg to powiedział. I diabeł przyjdzie i zacznie walić ci w głowę i mówić, czy na pewno, jeżeli jesteś, to tu zrób, tamto zrób. Rozumiecie? Dlatego pamiętajcie, diabeł uderzy w twoją tożsamość, jaką jesteś w Chrystusie. A twoja tożsamość, o tym też rozmawialiśmy, to jest tożsamość samego Boga. Ty jesteś, kiedy na nowo narodziłeś się, synem Boga i córką Boga. I twoja tożsamość to jest, że jesteś taki sam jak twój ojciec. Twoja rodzina jest inna. Jesteś nowym stworzeniem. Nie jesteś już, tak jak mówiliśmy, sierotą. Masz ojca. Nie masz ducha sierocego. Jesteś przyjęty, masz ducha ojca. Ale wiecie, potężna walka jest, mówię wam, bo ja to wiem, przechodziłem to. Jak potężna walka jest, że ty, zanim ty przejdziesz z miejsca, w którym jesteś w myśleniu, do miejsca tego, żeby uwierzyć i żyć w tym, kim Bóg cię uczynił w Chrystusie, to jest największa walka, jaką masz mieć. Bo jeżeli nie przyjmiesz swojej pozycji w Chrystusie, tym, kim jesteś, to nie masz autorytetu.
Jeżeli nie chodzisz, nie wierzysz, że jesteś Synem Bożym, to co chcesz od demonów, że ci biją po głowie? Jeżeli nie jesteś rycerzem z Duchem Boga wypełnionym, który robi sprawiedliwość i cokolwiek przyjdzie przeciwko tobie, to Panie z twojej ręki, bo Duch Pana będzie operował przez ciebie, to co chcesz? Rozumiecie? To jest rzeczywistość duchowa. To nie jest, że ja chcę, czy nie chcę. W chwili, kiedy jesteś, słuchajcie, w chwili, kiedy uwierzyłeś, Bóg Ojciec przeniósł cię z Królestwa Ciemności, wyrwał cię, bo uwierzyłeś, to cię zabrał i włożył do Królestwa Światłości, swojego Syna Miłowanego. I teraz tak, duchowo jesteś tam, ale że jesteś na ziemi, to wszystkie demony ci nienawidzą. Wszystkie. Śmieją się z ciebie. Jak grzeszysz, to śmieją się z ciebie. Wyzywają cię od idiotów, słuchaj, kiedy coś zrobisz złego. Nagrywają się z ciebie. Plują na ciebie. Nie wiadomo, co robią w świecie duchowym. Ale do czasu, aż wzrośniesz Bogu i oddasz im za to wszystko. Wróg, tak jak powiedziałem, ten wróg, duchowy wróg, musi umrzeć. Jego głowa musi być obcięta. On musi być pod twoimi stopami. Oto dałem wam moc, aby się deptali po wężach, po pokuszeniach i po skorpionach, prześladowaniach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. I nic wam nie zaszkodzi. To powiedział Jezus. Amen. Ojcze, dziękujemy za twoje słowo. Ja przesłałem przesłanie, które chciałeś, aby ludzie słyszeli. I Ojcze, błogosławię każdego, Ojcze. Ja zdejmuję zasłonę nad tymi, którzy nie rozumieją tego, co głosiłem w imieniu Jezusa. Niech zasłona zostaje zdjęta. Ja uwalniam twojego ducha, twoje namaszczenie, Ojcze. Twoje słowo niech dotrze do nich w imieniu Jezusa, Ojcze. Ojcze, sprawiedliwość niech się objawi. Niech zostaną wolni, niech zostaną uzdrowieni, niech zostaną postawieni, Ojcze, w miejscu, do którego Ty ich powołałeś, w imieniu Pana Zastępów, Jezusa Chrystusa. Amen.